witajcie na naszym kanale, w pierwszym tegorocznym Vlogmasie. Tak, mamy już, no to właściwie my mamy czek 28 listopada i za 3 dni dopiero właściwie tak teoretycznie rozpoczniemy ten okres świąteczny, ale postanowiliśmy, że już nagramy tego Vlogmasa dzisiaj, 28 listopada, tak, żebyście wy go zobaczyli 3 grudnia. Zaraz na początku i żebyśmy rozpoczęli wspólnie ten okres zresztą, przedświąteczno, tak, vlogmasowy. A teraz Paulinka chwilę wam tak, powie. Tak, ale jeszcze, zresztą pierwsza niedziela Adwentu jest jutro, więc my już zaczynamy vlog. No i bardzo dobrze. Ale właśnie, kilka ogłoszeń. Wiecie co, często pytacie nas, czy vlogmasy będą codziennie, czy co drugi dzień. Nie, u nas na kanale... na kanale niezmiennie będą vlogmasy, tak jak vlogi, czyli w środę o godzinie 17 i w soboty o godzinie 9. Kochani, my to nie jesteśmy tacy, wiecie, youtuberzy z krwi i kości. Mati chodzi do pracy, ja zajmuję się szyciem, więc nie byłoby szans dodawać codziennie vlogmasy albo co drugi dzień i przede wszystkim chcemy, aby one miały, wiecie, były ciekawe, a nie, że dodamy, no co byśmy mogli dodać, jak Mateusz by był cały dzień w pracy tak i nad... Wiecie, jak to także jest. Także vlogmasy wciąż będą w środę i w sobotę, tak jak zawsze nasze filmy na kanale. Ale mamy nadzieję, że pomimo tej pandemii właśnie stworzymy wam taki fajny klimat oczekiwania tych świąt pomimo wszystko, nie? Tak, i że razem ten przedświąteczny okres spędzimy właśnie w takiej, mimo fajnej, tej nieświątecznej atmosfery, to spędzimy go w świątecznej atmosferze. I tak jak Paulinka wspominała, to w tym vlogu, wspominała w poprzednim vlogu, że w tym vlogu będzie fajna inspiracja. Tak. No to w tym vlogu pokażemy wam inspirację na pewną rzecz. Na jaką rzecz, ja myślałem, żeby zrobić tajemnicę i powiedzieć im potem, ale przecież i tak pewnie to będzie tak, w tytule. Więc tą inspiracją będzie kalendarz adwentowy, który będziemy też otwierać na vlogmasach. Ale to nie będzie taki zwykły. No to będzie dla ciebie kalendarz. Dla ciebie to jest kalendarz. To nie będzie taki zwykły kalendarz, który wiecie, można kupić w sklepie za ileś tam złotych i sobie otwierać okienka. To będzie taki kalendarz, który zrobi mamusia i dla tatuś. Córusi. Bo ty też pomagasz. Troszkę. Ale głównym pomysłodawcą jest tutaj Paulinka i to Paulinka go wymyśliła, Paulinka kupiła wszystkie potrzebne rzeczy i Paulinka wam go głównie pokaże. Tak. Także oglądajcie, bo ten kalendarz będzie bardzo fajny i mimo, że to widzicie 3 grudnia, to możecie go sobie śmiało zrobić jeszcze na ten czas przedświąteczny. Jak widzicie, na sobie mamy już świąteczne sweterki. Tak, bo chcemy zachować klimat fajny. I tu się pochwalimy. O. Oho, czekajcie. A, mamusia, oddzwonimy. I żeby lepiej było, to wam powiem, że to są nawet zeszłoroczne swetry. Jakie zeszłoroczne? Wciąż byłam, mamy zdjęcie z tym. A to może jej umieć to zdjęcie, gdzieś może znajdziemy. To może wam tu teraz je wrzucę. To są dwuletnie swetry i mało tego, mieścimy się do nich. Super. Nie? Znaczy, wiecie co, tu się pojawiła pewna, pewna dywagacja, tak, bo Mati mówi do mnie tak, bo ja mówię, ja się mieszczę do tego swetra i on tak myśli, a ciekawe czy ja się zmieszczę, a ja mówię, no nie wiem, ja się mieszczę, wiecie, taka zadowolona, a on, aha, bo ty byłaś w ciąży i sobie większy kupiłaś. To jest mąż, ale żeby nie takim było. Takim elfem trollem byłem przez Ja mam M-kę. Bo sprawdzaliśmy, co mamy na tym. A ja klasyczną mikselkę. No, to i siedzi fajnie. No i... Do tego mamy czapełny, do tego mamy rogi, do tego Hanusia ma swoje ubranka. Tak. Będziemy świętować święta. Czas przedświąteczny, będziemy kupowali choinkę, będziemy stroili choinkę, tak, chociaż to w tym piekli roku mogą być jaja. No, Hania na pewno ją rozbroi. Będziemy piekli pierniczki, ozdoby jeszcze świąteczne będę robić, więc dużo się będzie działo. Więc was zapraszamy. Kaszka? Kaszka? Więc was zapraszamy do oglądania i do zostawienia już teraz łapki w górę. Lecimy jeszcze działać, bo to oprócz vlogmasów będą też normalne vlogi, więc pokażemy wam, co dzisiaj będziemy robili, ale wyczekujcie kalendarza, bo dla mnie, moim zdaniem, będzie to mega pomysł. Dziękuję ci, kochanie. No, ciocio. A tak w ogóle to wam chciałam powiedzieć, że się cieszę, że drugi rok jestem z wami i te święta będziemy przedświąteczny czas razem spędzać. Klamerkę mam i zepsułam. Niech ma na święta. Co by tu jeszcze zepsuć? Co by tu jeszcze zepsuć z tej szuflady? Hania! Hania, ale co ty robisz? Przecież my tu porządek razem robiły już na święta. Tato, zrób coś. Pieczaro, zamknij się. To nie pomoże.
Pan myśli, ale mama 3 razy w tygodniu nie będzie robić porządku na święta w tych szufladach, bo nie zdąży. Nie da rady. W ogóle Haneczka się cieszy, że jest z nimi drugi rok z rzędu, a ty, Paulinko? Bardzo się cieszę. Ja się cieszę. I cieszę się, że w ogóle jesteśmy drugi rok z rzędu i tak, że razem. W okresie przedświątecznym to już w ogóle. Ania już teraz mniej się cieszy. Ale... Nie, i taki pałeś dostałem, taką energię w ogóle, że jest vlogmas, że się no święta właśnie, zbliża, że, tak że coś tak się, fajnie. Że coś się zmienia i że może być tak samo fajnie jak kiedyś. Zamknął pieczary. I to i nawet ta pandemia nam niczego nie pokrzyżuje, bo będzie nie, fajnie. Nie, a kysz. Skoro jutro jest pierwsza niedziela Adwentu, no to nie obędzie się bez wieńca adwentowego. Zaraz wam pokażę, jak się prezentuje. Nawet już dałam na stół taki piękny bieżnik czerwony. Oczywiście on pewnie za chwilę zostanie czymś pobrudzony i kolejny serwet wjedzie na nasz stół. Zobaczcie, tak się prezentuje wieniec adwentowy. Kupiłam sobie nowy. On jest ręcznie robiony od naszej sąsiadki. Bardzo ładne robi te rzeczy. Tylko wiecie co, nie byłabym nie sobą. Nie są siatki z bloków. Nie, nie są siatki z bloków, właśnie. Mati dobrze powiedział. To jest sąsiadka z mojego rodzinnego domu. I powiem wam, że nie byłabym sobą, jak widzicie, nie ma świeczek. Tak, nie kupiłam świeczek, zapomniałam, więc jutro nie będzie co palić, chyba że jeszcze dzisiaj gdzieś je upoluję. Kochani, jeszcze nie miałam tasiemki do kalendarza, więc odwiedziliśmy tak na szybko Pepko i oto są moje tasiemki, bo mam pewien pomysł co do kalendarza i bo dzisiaj wybieramy się na parapetówę, będzie tam taki mały Kamilek, Kamilka zna się z opowiadań, to jest syn Justyny i kupiłam mu właśnie Pepko taką książeczkę Szopka Bożonarodzeniowa, bardzo fajnie wygląda. Chyba się ucieszy, nie? Bo to takie, składanka. Taka składanka, a wiecie jak dzieci, zawsze coś ciekawego, innego sobie poskłada. On już ma 5 lat? 5 chyba, no teraz będzie Justyna powie, nie wie ile moje dziecko ma lat. Nie, Kamilek chyba ma 5 lat, no więc wiadomo, zawsze jak się gdzieś idzie w gości, a są dzieci, to my zawsze staramy się jakiś, wiecie, drobny nawet upominek wziąć. No i to tyle. Zastał nas wieczór. Wróciliśmy z wychodnego, takiego delikatnego. Haneczka sobie zasnęła. Tak. Czas, aby zdradzić wam pomysł Paulinki na tego pierwszego świątecznego vlogmasa, a właściwie tą vlogmasową niespodziankę, vlogmasowe tak. DIY. Tak, bo obiecałam wam, ostatnio mówiłam, że będzie fajna inspiracja. I to moim zdaniem jest fajna inspiracja, a mianowicie robimy kalendarz adwentowy. Ale... I nie myślcie sobie, jeszcze dodam, tak. Nie myślcie sobie, że jest 3 grudnia, bo wtedy to oglądacie i że jest za późno. Wcale nie jest za późno na kalendarz adwentowy. Możecie to szybko ogarnąć i mieć jeszcze 3 tygodnie fajnego otwierania kalendarza. Oglądasz to, jest 3 grudnia, możesz zamówić sobie rzeczy do tego kalendarza, to niekoniecznie muszą być takie rzeczy. Właśnie, można iść ale do księgarni. Tak, i one ci przyjdą do paczkomatu na przykład 5 grudnia. No. Kupisz sobie papier, kupisz sobie wszystko, co jest potrzebne i 5 wieczorem, tak jak my teraz, bez piątek wieczorem, usiądziesz sobie i zrobisz sobie taki kalendarz. I to będzie wtedy 5 grudnia. Sobota wieczór jest. Aha. Nie piątek. No. Szczęśliwi czas nie liczą, faktycznie jest sobota. No ale wy sobie możecie zrobić to w piątek, albo w czwartek, jak wam szybko przyjdzie, albo w środę, jak sobie albo po prostu iść do sklepu, a nie robić zakupy przez internet. I zrobicie sobie w środę i zostanie wam jeszcze 21 dni otwierania kalendarza. Ale przejdźmy już Dobra, do kalendarza, właściwie nie do kalendarza, bo jeszcze muszę wam zdradzić, jak to się w ogóle stało, że ja wpadłam na ten pomysł. Bo to wszystko zasługa. O, kochanie, nie słuchaj mi tak z tych vlogmasek. Dobra, zaczęło się od tego, że stwierdziłam, że Hania już jest na tyle duża, że fajnie, żeby miała ten kalendarz adwentowy i żeby już wprowadzić jej taką tradycję, że zawsze będzie ten kalendarz adwentowy jakiś miała i go sobie otwierała. Powiem wam szczerze, że jak pomyślałam o słodyczach, to mówię, a to jakoś mi tak nie pasuje za bardzo. Jak zaczęłam przeglądać po internecie gotowe kalendarze adwentowe dla dzieci, to okazało się, że wiele z nich jest po prostu do starszych dzieci, zawierają jakieś małe elementy, figurki, no to też było to nie do końca bezpieczne dla Hanusi, która jeszcze może wpaść na pomysł, żeby sobie skosztować takiej figurki. A często ostatnio wpada. Tak, dlatego stwierdziłam, że nie pasuje mi to. I po tym, jak przeszukałam ten internet, to na jakiejś księgarni angielskiej internetowej znalazłam taki kalendarz z książeczkami Świnka Pepa po angielsku i mówię, strzał w dziesiątkę.
No ale jak to ja, niż ja ogarnęłam, że a jednak to jest super i to zamówię. Na trzy miesiące? Nie, na następny dzień to było rano, no. A wieczorem to oglądałam w łóżku, bo to znalazłam. Już było sprzedane. I już wszystko było sprzedane, dzwoniłam tam i mówię, czy się jeszcze pojawią, a ta pani mówi, nie, w hurtowni już brak, wszystkie się sprzedały jak świeże bułeczki. No to mówię, ale ten pomysł tak mi się spodobał z tymi książeczkami. Nie odpuszczę. Nie odpuszczę i mówię, przecież sama mogę zrobić taki kalendarz, a co to za problem? No i wtedy zaczęłam wymieniać z tą panią wiadomości, bo po prostu potrzebowałam małych książeczek kieszonkowych, bo stwierdziłam, że to będzie super. No i ta pani poleciła, kupiłam kilka książeczek kieszonkowych po angielsku, bo myślę, że to jest fajna sprawa. Oczywiście nie będę wszystkich zdradzać, pokazywać, bo będziecie widzieć to we vlogmasach, co Haneczka tam ma po kolei. Ale powiem wam szczerze, że później zaczęłam szukać polskich książeczek kieszonkowych i to był mega problem. No. Mega problem i stwierdziłam, że a czemu kieszonkowe? Przecież mogę zapakować i będzie super. A Hania ostatnio w ogóle pokochała Binga. Jest taka bajka. To wam zdradzimy? No tak, to nam zdradzimy, to wam zdradzimy. I wzięłam jej też, wiecie, kilka takich książeczek większych po prostu. Mhm. Żeby już miała na po prostu na przeglądanie, nie? Takie większe, fajne. Takie szybkowe. Ale co w środku wam nie pokażemy. I właśnie, jeszcze chciałam tak powiedzieć co do kosztu, nie? No bo warto też to wiedzieć. Kiedy zdecydowałam się na te większe książeczki i właściwie z pół na pół z kieszonkowymi, no to wyszło mnie to około 180 zł. Jednak te wszystkie książeczki, ale potem znalazłam na Allegro kieszonkowe książeczki po polsku, czyli też można je znaleźć i tam było 6 książeczek za 22 zł. Tak. I były różne tam tematyki. A że potrzebujemy 24 okienka, to, no to 6, 12, 18, 24, czyli 4 razy 28 dych. No. 20 z hakiem. No, no 20 z hakiem. No to 9 dyszek. No, więc szło to też o, że tak powiem, obskoczyć taniej i też by byłoby super. Dobra, ale już nie gadam, taka jest tego jak historia. To działa? Ja bym ci chciał pomóc. Co tu musimy zrobić? Dobra, to jest w ogóle spontan. Mateuszek. Mm-hmm. To jest spontan. Okej. Okay. Tu się różne rzeczy mogą przydać albo i nie. To tylko tak na szybko powiem wam, że na 100% przyda się jakiś papier do pakowania. Trzeba to zapakować. Tak, ja wybrałam taki fajny, wiecie, taki jakiś, jak to się, z nadrukiem. O. Świąteczny. Tak, ze świątecznym nadrukiem, ale nie, dobrze, możecie zapakować to taki zwykły szary papier. A z czego się śmiesz? Bo mi się przypomniała historia. Kiedyś musieliśmy zapakować prezent, nie mówi. Kiedyś musieliśmy zapakować prezent, czy ja musiałem. No i wiecie, jestem w sklepie nie, po papier na prezent świąteczny jakiś chyba. I jesteśmy w sklepie, nie? I stoi Rolka i ja mówię, jaki ładny, srebrny papier, nie? Biorę, nie? O, tą rolkę. No i mam sobie w domu super srebrny, taki ładny, błyszczący, wiecie, świecący, jak folia aluminiowa papier, nie? No i biorę się do pakowania, ściągam tą folię. I co się okazało? Że to były arkusze przeźroczystej folii, a po prostu rolka była srebrna. Tak, no właśnie, tak, albo był tak jakoś zapakowany. Albo tak był zapakowany. Bo to już było dawno. Albo był zapakowany w srebrną folię. Ale no, to były arkusze folii przeźroczystej. Mina była bezcenna, rozumiecie? Tu trzeba coś zapakować, żeby nie było widać. To już jest na ostatni moment zawsze robione u nas. No, a ja to odpakowałem, a tam folia. A wtedy się chyba śmiałem. To był ząg, no. Ewidentnie, no to w każdym razie... Lecimy, nie zróbcie tak jak ty, w każdym razie potrzebujemy coś do zapakowania. Ja zaopatrzyłam się też w spinacz, bo to jeszcze, wiecie, nie wiem jak to... Nie wiem jak to będzie wyglądać, bo na razie jest plan, jak w ogóle go umieścić. No bo fajnie, wszystkie książeczki po kolei zapakuję. No. No ale teraz trzeba gdzieś go powiesić, bo jak kalendarz adwentowy, to musi wisieć. I wymyśliłam, ale zdradzasz to już teraz, czy nie? Tak, bo ja nie wiem, co ty wymyśliłaś. No dobra, to już powiem. Zaopatrzyłam się tu w taki sznurek jutowy, no, tak się nazywa. No, no. A to nie dupie, za przeproszenie po naszemu. Nie, chyba nie. Patrz, jakie to jest mocne. Nie, to dlatego taki mocny sznurek. I plan jest taki, żeby Hanusi powiesić to jakby na... Żabkach? Na żabkach. Rerekumkum. W oknie. No. Na karniszy. No, na karniszy. A jak to zaczepimy o karnisz? Normalnie na żabce. No ale chodzi o to, że da radę. No dobra. Okay. Da radę. Znaczy, dobra. Widzicie, to jest temat taki, że może być ciekawie jeszcze z tym kalendarzem, gdzie on zawiśnie, bo stwierdziliśmy, że on nie może być na wyciągnięcie ręki, bo Hanusia, wiecie co będzie robić, ona jest za malutka, nie wie, że dobra, to... czyli dobra. Freestyle'a, łaka, makafon lecimy. Tak. Pakujemy. Jademy duś. Ja.
Christmas time. Nie kończ swojej wersji. To skupienie. Roboty trochę jest, no nie ukłamujmy się, trzeba 24 książki zapakować. To tak jakbyście pakowali 24 prezenty, no. Dość szybko poszło, książeczki już prawie wszystkie zapakowane, ostatnia mi została do zapakowania. Ile robiliśmy to, Mateusz? Godzina. Z hakiem. W sumie ty. Godzinę i jeszcze tylko będę wiązać wstążeczki. Tak. Ale to już potem wam pokażę, jak sobie to wymyśliliśmy. Może tam im pokażę, jak wisi jedna. Albo no to pokaż, bo właśnie, bo był problem, powiem wam szczerze, że był problem, jak to zamontować. Jednak ten nasz drucik, nawet nie wiem gdzie sznurek. On jest, znaczy sznurek, a tu jest, się nie sprawdził i stwierdziłam, że będziemy tak ładnie pakować. Daj mi książeczkę. O, w taki sposób, jak pakuję wasze paczki do wysyłki. Tak, wiecie, tak. Hop, i tu robimy ładną wstążeczkę i później odcinamy sobie kawałeczek kolejnej tasiemki, przekładamy sobie tą tasiemkę tu i po prostu nam robi się taki, wiecie, taki wisiorek. I po raz możesz zaprezentować, Mateusz, jak to wisi. Bo tam są różne wersje. Tak będzie wisiała. Była wersja na sznurku, ona odpadła i jest wersja Deluxe. Jak się pięknie mieni ten papier. I jeszcze trzeba napisać numerki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na zdrowie! O, teraz pożółkłaś coś. O, wyjaśniałaś. Dobra, no to mamy to chyba, nie? Kochani, zobaczcie, co my dzisiaj jemy na śniadanie. Fasolkę w sosie pomidorowym z jajkami sadzonymi. To takie trochę English breakfast, tylko Mati mi tu podpowiada, że... Bez bekonu. Jeszcze by się... Aha, to jeszcze tak to jest. No, w każdym razie, ja pierwszy raz w życiu, powiem wam, będę jeść taką fasolkę, więc idziemy jeść. Mati, chodź, bo jest gotowe. Idę. To jest śnieg, Haniu. Zimny. Witajcie w niedzielę. Zastała nas już w ogóle zimowa sceneria. Tak, iście zimowa sceneria, klimat, jest śnieg, który pewnie zaraz zniknie, bo nie ma aż tak zimno i już widać, że się topi. Ale jest, ale pruszy. Ja i Hania widzę. Pierwszy raz, o już ci parują, tak, i Hania raz dzisiaj pierwszy raz w ogóle widzi śnieg. Jest euforia, no. Na otaczający ją świat, zresztą sami widzieliście. A my zmierzamy do paczkomatu, po co powiem wam zaraz. Kalendarz już wisi, tak. Ale nie pokazywaliśmy go, bo Paulinka go wyszła w piżamce. Więc oszczędziliśmy sobie włączanie kamery, a teraz idziemy do paczkomatu. Tu jest przejście, no, zapraszam. Tu. No. Nic się nie stanie, możesz wejść na tą krateczkę. Chodź, 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 no zrób kroczek. No. Idziemy dalej. Patrzcie, jak pięknie. A może ubierzemy rękawiczki, co? Hanusia. No chodź tu nie, bo jest śnieżyk. Ja sobie wyczyszczę i się pochuśtam, mamo. Mi śnieg jest straszny. No zimne to jest, ta też jest B. Rączki będziesz miała zimne, Mysiu. No. Paczkomacie jest przesyłka specjalna od samego Świętego Mikołaja. Co jest w tej przesyłce, dowiecie się za 2 vlogmasy. Ale powiem wam tylko, że to jest przesyłka z takim specjalnym upoważnieniem dla mnie. Ciekawe, czy już się domyślacie, co to może być? Zobaczcie, za 2 vlogmasy. Brawo! Jaki misiu, kochany.
Ale jest sukces, bo nie chciała rękawiczek, a teraz ubrała. To nic, na razie po rusku, ale może się... A tu jest przesyłka z Laponii. Nie wiem, Paulinka się nie spodziewa tego, co się teraz stanie. Co? Ej! Skoro jest pierwsza niedziela Adwentu, no to trzeba zapalić pierwszą świeczkę na wieńcu. Powiem wam, że nam się nie udało wczoraj znaleźć w Pepco świec, ale mojej mamie się udało, kupiła podobno 8 ostatnich, no i mamy, no to teraz trzeba je zamontować. A to się ściąga to czarne? Co? Myślisz? A może no? Na bo pewno będzie... nawet. No. Dobra, to pomóż. Dasz to masz ściągnięte. A dobra, no to dajemy. To trzeba trochę siły użyć, żeby to było stabilne. No. No, gdzie Hanusia idzie, ale to nie. Mamy kompletny wieniec, teraz już inaczej zupełnie się prezentuje, trzeba przyznać. I zapalamy pierwszą świecę. Jeszcze tylko 3 i będą święta. No ale właśnie, co jeszcze mieliśmy pokazać wam, Mateusz? Gotowy kalendarz. Kalendarz, ja już tam na niego spoglądam i zaraz tam idziemy i wam pokażemy, jak się prezentuje. Właśnie, bo powiesiliśmy go w ogóle w dużym pokoju jednak, a nie u Haneczki. Bo wiecie, to jest tak, są 24 książeczki i u Hani byłby mega ścisk. I tak się prezentuje gotowy kalendarz adwentowy własnej roboty. Wydaje mi się, że bardzo fajnie wyszło. Wieszałam to jednak na tasiemkach i przypinałam rzepkami. I widzicie, i teraz utworzyła się taka dekoracja nierównomierna. Zdecydowałam się na taką, ponieważ książki były różnej wielkości. Wydaje mi się, że to stworzyło taką fajną świąteczną dekorację. Co prawda okno jeszcze nie jest gotowe na święta, bo będzie inna firana. Ta długa, hotelowa tak zwana, więc myślę, że to jeszcze fajniejszy efekt przyniesie. Ale ogólnie polecamy, jak macie chwilę czasu, chęci, to zróbcie sobie, bo wydaje mi się, że to fajna sprawa dla Hani i fajna dekoracja. Ten vlogmas dobiega końca, jednak mamy nadzieję, że wam się spodobał. Już stworzyliśmy jakiś lekko świąteczny klimat. A co ty robisz? Taką szczyptę świąt. Aha, a myślałam, żeby podrzyźniesz albo coś. Nie. Aha, bo tak się uśmiechnąłeś i myślałam. Uśmiecham się. Już świątecznie się do ciebie No, w każdym razie dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. Hania też was zaprasza, jak słyszycie. No i co, widzimy się w kolejnym vlogmasie, a tam kolejne niespodzianki. Tak, mamy nadzieję, że ten pierwszy wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się. Pa!